No dobra, to czas coś zjeść, czyli czas na kręcenie maniany w garnku. Hopla, no to wyciągamy sprzęciwo. O, tak jak już wcześniej zapowiedziałem, będą klopsiki w sosie piwnym, chociaż tutaj piszę pomidorowym z warzywami, ale ja tam swoje wiem lepiej niż producent. Oj, zacna butla z palnikiem. Hopsa. Oj. O. Są klopsiki, są. Jeszcze się nie ruszają, czyli można jeść. Kuchenne rewolucje u Krzysztofa Tira Troka. Dobra. Czas na ogień w szopie. Dobra. No. Ale klopsiki klopsikami, ja i tak rozdupcę. Rozdrobnię dziadostwo. Tak samo jak są gołąbki, też je rozdupcam w mak. Wolę właśnie takie drobniejsze, lepiej się zagrzeje. Masakrujemy dziadów. O kurwa, pochlapałem się, taka ze mnie świnia. No, no, będzie obiad na bogato, nie ma to tamto. Słoiczek klopsików. Ale jestem zbyt leniwy, żeby sobie jakieś bardziej wykwintne obiady serwować w zaciszu kabiny. Jestem leniwy, no. Leniwy jest Krzysztof po prostu. No, już mi tutaj bulgotają, więc zmniejszyłem ogień. Nie mam pojęcia o gotowaniu, dlatego nazywam to kręceniem maniany w garnku. Ciepło już jest, to na pewno. Zatem czas na najważniejszy składnik, czyli sos piwny. Trochę to rozrzedziłem, towarzystwo. Jeszcze chwilkę podgotuję. No i ładnie. Zamieszać jak rudy głową bigos. To ja łyżką klopsiki. Zmasakrowane klopsiki w sosie piwnym. Tak to nazwę. Od biedy można takie coś jeść. Co oni tutaj piszą za głupoty w ogóle? Masa netto 700 gram. O, są jaja, ryby. Dobra. Starczy tego opalania. Widzicie jak szybko? A, czuć ładnie piwerko.
Nie ma lipy. Dodam może jakiegoś zapychacza, czyli pieczywko, chleb gospodarski, oczywiście krojony. Gdzie ja mam ten turbo nóż? Gdzieś go tam miałem. Dobra, nieważne. Tak to jest, jak się nie patrzy, co kupuję. Szkoda. Może uda mi się to rozkleić. A coś tam będę z nim bawił. Hopla. Wolę te plastikowe, a nie ta naklejeczka, ale kurde, o, to jest chleb po tuningu, rozumiecie? Z etykietą. Tak, coś tam. Jak kaczką do wody, to ja sobie do klopsików. Jeszcze jeden taki mały. Znikome wartości odżywcze. Mówię o chlebie. Ale to taki typowy zapychacz, no, żeby się czuć bardziej pojedzonym. I tak jest. Teraz jeszcze wymieszam to dziadostwo. No. I to jest właśnie fast food made by Krychu Tir. Szybko. Pojeść można. O. Nie ma tragedii, no. Dobra, to tyle. Na szybko wam pokazałem marny obiad w wykonaniu Krzysztofa Tira Trocha. Ja sobie będę jadł i odpoczywał dalej. No i zjadłem. Szczerze, chujowe, nie polecam. Teraz trzeba tylko gara umyć. No, jakie słoneczko pomarańczowe. Oj, kurde, mogłem tego chleba jednak nie dodawać, no. Bez nadziei. Wczoraj kupiony, a jakiś taki niedobry. No ale kupić dobry chleb w markecie to graniczy z cudem. Takie masowe gówno. O, Krzysztofa. Partyzanckie mycie. Gąbki do naczyń nie używam, bo to siedlisko bakterii. A tak sobie o tyle, o ile łyżką. A resztę ręcznikami. O, już nie ma takiego przywaru. Kermit, Kermit! Daj no, ręczniczka. Myk. O. Partyzantka najlepsza. Czysty jest? Jest. Po co kombinować? O kurde. Myk, teraz jeszcze tu boki. O. No. Do sucha dziada. No już swoje przeszedł, trochę poprzypalany tu i ówdzie.
Czysty jest. Perfekcyjny pan domu na kółkach. Dobra. Chowamy dziadostwo. Hopla. Myk. Zakręcony dobrze. Dobrze. Pa. Beznadziejny chleb. Do mojej spiżareczki. No, a tu mam swojskie słoneczniki. O. Różne gabaryty. No. A tego sobie dzisiaj zjem. Dobra. To tyle. Ja sobie będę dziubał i czytał gazetę. Do następnego odcinka, który będzie nie wiadomo o czym. Chociaż nagrywać mi się nawet nie chce. Ale dobre. Na razie.